poprzednich dwóch częściach wykładu opowiedzieliśmy Państwu o podstawach intuicji, o uczeniu mimowolnym i automatyzmów i jak te dwa zjawiska mają się do intuicji. Teraz zajmiemy się markerami somatycznymi, które stanowią emocjonalny składnik procesów intuicyjnych. Marker somatyczny to reakcja afektywna na przewidywane konsekwencje przyszłych zdarzeń. Damasio i Bechara, których zdjęcia Państwo mają okazję tutaj obejrzeć, stwierdzili, że marker somatyczny jest składnikiem podejmowania decyzji, każdego procesu podejmowania decyzji. Jest to reakcja naszego organizmu na to, jakie konsekwencje nasze decyzje mogą mieć dla nas. My twierdzimy, że marker somatyczny może być afektywną czy emocjonalną komponentą intuicji w podejmowaniu decyzji. Damasio, Bechara i inni autorzy zajmujący się markerami somatycznymi skonstruowali bardzo interesujący sposób badania owych markerów. Mianowicie każda osoba badana bierze udział w grze hazardowej polegającej na odkrywaniu kart z czterech różnych talii. Celem tej gry jest zgromadzenie jak największej liczby pieniędzy. Badany widzi przed sobą cztery talie i ma odkrywać pojedyncze karty z jednej z tych czterech talii. Załóżmy, że to są talie A, B, C i D i że gramy w tej grze o dolary. Odkrywamy talię A i wygrywamy 100 dolarów. Super. Następną naszą decyzją jest odkrycie talii C. Okazuje się, że przegraliśmy 25 dolarów, czyli w sumie mamy 75. W kolejnej turze odkrywamy talię B i wygrywamy 25 dolarów, co oznacza, że znowu mamy 100 dolarów na koncie. I spróbujmy odkryć kartę D. Okazuje się, że przegraliśmy 25 dolarów, czyli mamy 75. Każda osoba badana w tej grze ma zgromadzić jak najwięcej pieniędzy. To, o czym osoby badane nie wiedzą, to to, że talie A i B zawsze wygrywają, czyli prowadzą do zdobycia coraz to większej sumy pieniędzy, natomiast talie C i D zawsze przegrywają. To, o czym osoby badane również nie wiedzą, to to, że w talii A wygrywającej, czyli takiej, która prowadzi do dodatniej sumy zgromadzonych pieniędzy, wygrane są częste, ale niskie, natomiast przegrane, czyli wyciągnięcie talii, która oznacza stratę, jest bardzo rzadkie, ale za to bardzo wysokie. Podobnie jest w talii B, natomiast talia C i D różnią się od dwóch poprzednich tym, że przegrane są minimalne, ale za to częste, natomiast można wygrać bardzo rzadko, co prawda, ale dużo pieniędzy ciągnąc z talii C i D. Cóż się okazało w tych badaniach? Okazało się mianowicie, że badania nad w tym zadaniu wykazały, że ludzie uczą się, które z talii wygrywają, a które przegrywają w sumie. Innymi słowy, ludzie systematycznie, wykonując to zadanie, generalnie rzecz biorąc, powiększają pulę pieniędzy zgromadzonych, co oznacza, że zaczynają wiedzieć, z których opłaca się wyciągać karty. Zdrowe osoby wykazują podwyższoną aktywność elektrodermalną przed sięgnięciem do talii przegrywającej. Innymi słowy, kiedy badany myśli o tym, żeby wyciągnąć jakąś kartę z talii, które generalnie prowadzą do strat, organizm osoby badanej ostrzega taką osobę przed podjęciem niewłaściwej decyzji, ponieważ konsekwencje są generalnie złe. Reakcja elektrodermalna, można o niej mówić jako o odczuwaniu pewnego napięcia czy stresu przed wyciągnięciem talii z nieprawidłowej, karty z nieprawidłowej talii, przepraszam. Zatem marker somatyczny jest to reakcja, można powiedzieć nawet fizjologiczna reakcja naszego organizmu, który przewiduje, jakie konsekwencje może pociągnąć ze sobą nasza decyzja i ostrzega przed tymi konsekwencjami, które mogą doprowadzić do niekorzystnych dla nas skutków. Trzy zjawiska, o których opowiedzieliśmy Państwu w poprzednich częściach wykładu oraz w tym wykładzie, mianowicie uczenie się mimowolne, automatyzmy oraz markery somatyczne, mają swoje wspólne
podstawy neuronalne. Tymi podstawami neuronalnymi są struktury ukryte w głębi naszego mózgu. Są to zwoje podstawy oraz ciało migdałowate, które odpowiadają po pierwsze za wykształcenie i kontrolę nad automatyzmami, po drugie za uczenie się mimowolne i po trzecie za wytworzenie markerów somatycznych. Jeśli chodzi o markery somatyczne, to w badaniach wykazano, że osoby, które mają uszkodzone ciało migdałowate, nie potrafią nabywać tych markerów. Innymi słowy, ciało migdałowate jest konieczne do tego, żeby wykształcić taką reakcję, która jest ostrzeżeniem organizmu przed złymi konsekwencjami naszych decyzji. Ponieważ trzy zjawiska mają wspólne podstawy mózgowe, nasza hipoteza brzmi tak, że intuicja opiera się właśnie na tych trzech różnych zjawiskach. Podsumowując, chcielibyśmy powiedzieć, że wszyscy posługują się intuicją, różnie rozumianą oczywiście, i nie wszyscy w każdej sytuacji, natomiast wszyscy jesteśmy wyposażeni w taką umiejętność jak intuicyjne rozwiązywanie problemów czy formułowanie ocen. Możemy to robić dzięki umiejętności naszej uczenia się. Uczenie się, o którym mówiliśmy, niekoniecznie wymaga świadomości i kontroli. Może zupełnie zachodzić bezwiednie, niejako w tle. Nabywamy wiedzę, która ma charakter ukryty przed nami samymi, czyli nie zdajemy sobie sprawy z charakteru tej wiedzy ani z tego, że ją wykorzystujemy. Innymi słowy, nasze doświadczenie kształtuje nasz umysł w sposób nieuświadomiony. Innymi słowy, nabywamy wiedzę w sposób nieświadomy, potrafimy z niej skorzystać w sposób nieświadomy i to wpływa i to reguluje nasze intuicyjne rozwiązywanie problemów. Żeby zreasumować wszystkie trzy części wykładu, chcieliśmy Państwu przekazać taką informację, że procesy intuicyjne opierają się na trzech zjawiskach. Pierwsze to uczenie się mimowolne, czyli automatyczne nabywanie wiedzy, która jest dla nas nieuświadomiona. Automatyzmy zarówno pierwotne i wtórne, czyli sztywne programy reagowania, które oczywiście regulują nasze zachowanie i biorą udział w formułowaniu sądów intuicyjnych, w rozwiązywaniu problemów w sposób intuicyjny, oraz na markerach somatycznych, które są reakcją emocjonalną naszą na konsekwencje przyszłych zdarzeń, co należy jeszcze podkreślić. To nie jest reakcja na zdarzenia, które nastąpiły, tylko to jest niejako ostrzeżenie organizmu przed negatywnymi konsekwencjami naszych przyszłych wyborów. Wszystkie te trzy zjawiska stanowią według nas podstawę intuicyjnego myślenia. Wracając do pierwszej części wykładu i do przykładu, od którego zaczęliśmy, jak to możliwe, że wystarczy przez kilka sekund obserwować danego człowieka, żeby móc w miarę trafnie jego ocenić? Naszym zdaniem jest to możliwe dzięki intuicji, która opiera się na naszym doświadczeniu i korzystając z tego doświadczenia w sposób bardzo często nieuświadomiony, potrafimy podejmować trafne decyzje, potrafimy trafnie oceniać ludzi i formułować sądy na temat świata nas otaczającego. Dziękując Państwu za uwagę, pragnę przedstawić jeszcze pozostałe osoby, które są odpowiedzialne za ten wykład. To pani Joanna Sweklej, pan Grzegorz Pochwatko i pani Małgorzata Godlewska. Dziękuję jeszcze raz i mam nadzieję do zobaczenia w trakcie następnego wykładu.